Żyjemy w okresie powodzi obrazów, obrazów multiplikowanych z niespotykaną dotychczas łatwością. Łatwość, z którą obrazy przychodzą do nas, może też świadczyć o pewnego rodzaju zagrożeniu. Jeśli coś wykonujemy już automatycznie, być może nie poświęcamy temu wystarczająco dużo krytycznej uwagi. Na poziomie początkującym jest jeden taki nagminny błąd. Osoby pełnosprawne ślepo cały czas trzymają się tekstu napisanego i czytają hiszpańskie słowa z polską wymową. A w przypadku właśnie osób z niepełnosprawnością wzrokową nigdy nie miałam takiego problemu. Sam obraz może rozumieć.